wieczór. Witam Państwa pięknie w salonie Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy na spotkaniu niezwykłym. Spotykamy się co miesiąc z historią Hoffmana i zawsze te spotkania cieszą się wielką popularnością, ale dzisiejsze spotkanie jest naprawdę wyjątkowe i myślę, że w historii każdej instytucji takie spotkania są budujące i piękne, ponieważ każdy jubileusz, a obchodzimy jubileusz 30-lecia powstania Pracowni Dziedzictwa Kulturowego, jest momentem do wspomnień, do podsumowań, ale jednocześnie do tego, ażeby sobie przypomnieć, ile pięknych rzeczy przez te 30 lat się wydarzyło, ile ważnych rzeczy się wydarzyło i ile udało się zrobić. Myślę, że fantastycznie jest, że spotykają się tutaj również pracownicy, którzy przez jakiś dłuższy bądź krótszy czas funkcjonowali w naszej pracowni, która oczywiście zmieniała swoje nazwy, ale zawsze najważniejszą rzeczą była promocja dziedzictwa kulturowego naszego regionu, ale nie tylko naszego regionu. I to właśnie dzisiaj mamy zamiar się chwalić tym, co zrobiliśmy. No i myślę, że też jest to piękny czas, żeby powspominać i żeby porozmawiać, bo tak naprawdę rzadko jest, że spotykają się zarówno pracownicy, jak i autorzy. I mam nadzieję, że będzie to wieczór miły i sympatyczny dla wszystkich z Państwa. Bardzo Was serdecznie witam i dziękuję za to, że chcieliście spędzić ten czas razem z nami. Witam pięknie pana profesora Jerzego Gacę, niewątpliwie zaprzyjaźnionego z instytucją, zaprzyjaźnionego przede wszystkim z pracownią, męża pierwszej pani kierownik pracowni. Witam Katarzynę Kulpińską, również byłego pracownika. Nie ma pani Kasi. Pana Emanuela Okonia. Witam pana pięknie. Miejski konserwator zabytków w Toruniu. Tak jak powiedziałam, były pracownik. Panią Ewę Sekułę Tower. Nie widziałam jej wcześniej. Możliwe, że przybyła, a może nie. Ale też była pracownikiem pracowni. Beatę Świątkiewicz-Siekierską. Witam panią pięknie. Sławomira Marcysiaka. Witam pięknie. Miejski konserwator zabytków w Bydgoszczy. Ewę Raczyńską. Panią Elżbietę Dygaszewicz, kierownika delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Witam pięknie. Janusza Fleminga, również z delegatury. Profesora Zbigniewa Zglewicza, UKW. No, jeszcze bardziej podpadłam. Sławomira Czarneckiego. Nie ma pana dyrektora. Patrycję Jankowską. Witam panią. Pani Patrycja Jankowska jest pracownikiem Parku Kultury. Kamilę Burchardt, również z Parku Kultury. Panią Annę Jędrzejewską. Nie ma jej chyba z nami. Karolinę Opas, autora. Witam. Tomasza Krzemińskiego. Dzień dobry panu, witamy serdecznie. Oraz Rafała Kubiaka. Nasz jubileusz 30-lecia jest tym bardziej uroczysty, że udało nam się również wydać kolejny numer, 21 Materiałów do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu. Też tak fantastycznie się składa, że pani kierownik Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Bogna Derkowska-Kostkowska jest pracownikiem, który pracował od samego początku funkcjonowania tej pracowni. Także mam nadzieję, że będzie mogła dzisiaj dużo opowiedzieć i dużo przypomnieć. A całe spotkanie poprowadzi Ewa Dąbska, nasza zaprzyjaźniona pani redaktor z Radia Pomorza i Kujaw. Witam cię, Ewo, serdecznie, zapraszam tutaj. I Ewa zdradziła mi, ja zdradzę to również Państwu, że ona również obchodzi jubileusz 30-lecia, bo rozpoczęła pracę od 92 roku, od lutego. Także Ewa również z nami obchodzi jubileusz. Dziękuję Państwu pięknie, wszystkiego dobrego. Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Tak jak powiedziała Pani Dyrektor, jest mi niezmiernie miło, ponieważ od samego początku jestem też z tą pracownią i uważam, że jest to perła w koronie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury, bo zasługi tej pracowni i rzeczy, które wyszły spod rąk pracowników, zarówno książki, jak i mnóstwo wydarzeń, publikacji, o tym za chwilę będę mówić, to rzecz naprawdę unikatowa i tak mała grupa, która na co dzień jest w pracowni, ta grupa się oczywiście zmieniała, tak jak powiedziała Pani Dyrektor, ale nie jest to przecież, nie są to dziesiątki pracowników, tylko kilku pracowników, kilkoro pracowników robi tak wiele. Mając jeszcze na głowie wiele swoich podróży naukowych, swoich artykułów, książek i tak dalej. Konkursów, o których też zaraz powiem. Tak więc powiedzmy kilka słów od początku tej istnienia pracowni. Pracownia powstała w styczniu, na początku stycznia w roku 1992, jak powiedzieliśmy. I wspomnijmy tutaj inicjatorów powstania tej pracowni, których już niestety z nami nie ma, czyli panią Elżbietę Czerską, ówczesnego dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i pana Macieja Obremskiego, ówczesnego wojewódzkiego konserwatora zabytków. To z ich pomysłu narodził się plan powstania pracowni. Pracownia na początku nosiła nazwę Pracownia Dokumentacji Zabytków. Dość szybko został dodany bardzo ważny element do tej nazwy, czyli Pracownia Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków, o czym tu też mówiła Pani Dyrektor i od tego momentu też od samego początku ta popularyzacja kulturowego dziedzictwa była bardzo ważnym punktem działania tej pracowni. Przypomnę, że pracownia wtedy jeszcze została powołana w Wojewódzkim Ośrodku Kultury, bo wtedy jeszcze nie było Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Tak więc wszystko z czasem zostało troszkę inaczej nazwane i dziś pracownia od kilku lat nazywa się Pracownią Dziedzictwa Kulturowego, której szefową jest Bogna Derkowska-Kostkowska, od początku pracująca tutaj w pracowni. Powitajmy ją brawami. To ona też nosi na plecach, że tak powiem, ciężar przygotowań do tego dzisiejszego naszego spotkania. I dziś w pracowni są z nią Lech Łubik, witamy serdecznie, który też chyba od początku, tak? Nie? 94, czyli 2 lata później po powstaniu. Mateusz Soliński, który gdzieś tu mi migał, jest tam z tyłu, pilnuje nas. Piotr Winter. Witam. Piotrek, od kiedy ty jesteś w pracowni? Od początku. I Adam Szefer, najmłodszy pracownik. Coś powiedziałam nie tak? Szefer, a ja powiedziałam Szefler. Przepraszam, Adam Szefer, najmłodszy pracownik i stażem, i chyba też wiekiem pracowni dokumentacji, pracowni właśnie, widzicie Państwo, myślę o początkach, pracowni dziedzictwa kulturowego obecnej właśnie, która dziś świętuje 30-lecie swoje. Przede wszystkim chcę złożyć życzenia najserdeczniejsze pracowni, wszystkim pracownikom, Pani Dyrektor, bo to jest rzeczywiście, tak jak mówiłam, perła w koronie instytucji, która dostarcza również nam, dziennikarzom, bardzo wiele tematów do naszej pracy, a w związku z tym i dla Państwa przenosimy te wszystkie tematy, które tu powstają i wszystko to, czym się pracownia zajmuje. Są to dla nas, przynajmniej ja w swoim imieniu mówię, myślę, że nie tylko, bardzo wdzięczne tematy do pracy, bardzo ciekawe. My się bardzo wiele uczymy. Ja się bardzo wiele nauczyłam od wszystkich pracowników tego działu, ponieważ żeby z nimi rozmawiać, to trzeba się mocno dokształcić, żeby nie było wstydu, że nie wiemy, o co pytamy. A oni nas dzięki swoim między innymi zeszytom, który dziś jest już numerem 21, też zawsze mi dostarczano i ja też się starałam zapoznać z tymi artykułami, żeby no, moi przyjaciele, bo mogę tak powiedzieć, z tej pracowni no, pomyśleli o mnie dobrze, że chociaż się interesuję tym, co oni piszą. Podziwiam ich za to, jak pracują, jak wspaniale pracują, ile piszą rzeczy ważnych, jakie konkursy organizują, jak są bardzo w to wszystko zaangażowani. To zawsze daje dobre efekty. Praca, która jest pasją, która jest domem właściwie drugim. Do domu też zabierają swoje prace, artykuły, myśli. Tak więc tylko to daje efekty takie, że 30 lat pracuje ta pracownia, bo mówię, nie wszyscy w niej pracują tyle lat i działa coraz lepiej. Proszę Państwa, jeszcze kilka słów o tym, co się dzieje. Mówiłam o dokumentacji. To oni jeżdżą po regionie, to oni szukają tego, co jest najciekawsze dla opinii publicznej, żeby ją o tym poinformować. To oni piszą książki, publikacje, opracowania i właśnie w ten sposób popularyzują dziedzictwo. Serie wydawnicze najnowsze to seria przewodników Kierunek Kujawsko-Pomorskie. To wymyśliła pani dyrektor Ewa Krupa i te kolejne już wydawnictwa są w takim bardzo ładnym zeszyciku poręcznym do schowania i jeżdżenia po regionie z nim wydawane. Mini wyprawy po Morze i Kujawy i studia architektura miast. To też bardzo ważne rzeczy. Tylko o niektórych mówię, bo można byłoby mówić dużo. Wszystkie szczegóły znajdą Państwo we wstępie, który napisała Bogna Derkowska-Kostkowska, właśnie w tym zeszycie, który tam z tyłu sobie stoi i będzie można sobie go wziąć do domu. Wcześniej jakąś opłatę uiścić, ale chyba nie za dużą, z tego co wiem. No i popularyzacja i konkursy. Projekt już bardzo też mi bliski poprzez patrona swojego, czyli dziedzictwo święcickiego, nad którym tu też Bogna Derkowska-Kostkowska pieczę trzyma, bo to też osoba, którą lubi i zgłębiła jego życie i twórczość. A jak Państwo przejdą po Bydgoszczy, no to prawie co druga kamienica to Święcickiego. Przypominam, że jest też nieopodal Radia PIK na Gdańskiej, czyli przy Cieszkowskiego na rogu. Tam jest bardzo piękna tablica. Było kilka lat temu odsłonięcie, polecam Państwu. I z drugiej strony mural, który też można obejrzeć. Konferencja Architektura Miasta, o której tu mówiłam już o wydawnictwie. Było też słuchowisko oparte na tekstach Święcickiego, bo Święcicki nie tylko, że był, no powiedzmy, architektem, nie w takim wymiarze jak to dzisiaj, bo nie skończył architektury, nie było chyba jeszcze wtedy takiego kierunku na studiach, ale był budowniczym architektem, możemy tak go nazwać. No i miał bardzo wiele zainteresowań, między innymi grał w szachy, ale też po pewnym momencie postanowił pisać sztuki, i na podstawie jego sztuki właśnie zorganizowano i nagrano, zresztą w naszym radiu też to miało premierę, słuchowisko Inną Drogę. To Barbara Sobotka bardzo wiele pomogła w tym i wymyśliła. Rok Leona Wyczółkowskiego, kiedy był celebrowany, też pracownia się bardzo włączyła i tu też wymienię nazwiska i imiona osób, które były w pracowni przez kilka lat. Agnieszka Wysocka i Daria Bręczewska-Kulesza. Rok dziedzictwa przemysłowego, też w to bardzo się pracownia włączyła, tu Bogna Derkowska i Daria też miały w tym swój udział. No konkursy, które też obsługujemy. Od początku jestem przy konkursie wojewódzkim historycznym Zabytki naszego regionu. Genialny pomysł. Co roku młodzi ludzie na różne tematy, tu pracownia siedzi i głowi się, jaki temat wymyśleć na każdy rok, piszą pracę i przysyłają zdjęcia i dostają nagrody. W tym numerze zresztą też Państwo będą mogli znaleźć prace nagrodzone w tym ostatnim konkursie. Rewelacyjny konkurs, rewelacyjny pomysł. Wspaniale nauczyciele i uczniowie się tutaj w nim znajdują. Ogólnopolski konkurs fotograficzny, portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle. To z całej Polski pracę ludzie przysyłają, mają niezwykłą frajdę fotografowania się na tle zabytków, na przykład w strojach z epoki. Świetne zdjęcia ludzie przysyłają. No, niezliczona ilość wystaw, które tu w salonie Hoffman. No, salon Hoffman sam w sobie, który jest poświęcony wspaniałemu poecie Kazimierzowi Hoffmanowi. No i też kolejny pomysł pani dyrektor, czyli ogólnopolski konkurs poetycki imienia Kazimierza Hoffmana, który tutaj się rozstrzyga w tej jego sali, którego już trzecia edycja będzie w tym roku i być może nie będzie to tylko konkurs, ale jeszcze będą wykłady. No, plany są szerokie, to pani dyrektor, nie będę teraz zdradzać. Oczywiście wszystko się odbędzie, jeśli będzie to możliwe. Nasze spotkanie jeszcze jest możliwe. Nie wiadomo, jak będzie dalej, ale nie kraczmy. Mówiłam również o spotkaniu z historią, chcę powiedzieć też, bo pani dyrektor o tym mówiła, spotkanie z historią u Hoffmana. Tu Lech Łubik siedzący też, tu palce maczał w tym pomyśle od 2016 roku. Odbywają się, no i od 2015 roku Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, no a w szczególności Pracownia Dziedzictwa Kulturowego jest koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa. To jest wielki zaszczyt. Marszałek Kujawsko-Pomorskiego Województwa tak zdecydował. No i pracownia tu bardzo ciężko pracuje każdego roku, bo bycie koordynatorem to nie tylko przygotowanie swoich imprez, ale również piecza nad tym wszystkim, co się pojawi w regionie, a pojawia się bardzo wiele i coraz to ciekawsze to są imprezy. To jest, proszę Państwa, jedna naprawdę, nie wiem, trzecia, może czwarta, może piąta tego, co pracownia na co dzień robi. To są najbardziej spektakularne rzeczy, z których jesteśmy dumni jako mieszkańcy i również jako dziennikarze, którzy mogą o tym mówić społeczeństwu. To jest bardzo wielka zasługa wielu ludzi. Tutaj też chciałabym serdecznie pozdrowić panią Elżbietę Dygaszewicz, która zasiada kierownika bydgoskiego oddziału Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Witamy serdecznie jeszcze raz. I która zasiada w... Jest przewodniczącą, zdaje się chyba, prawda? Tak, pani Elżbieta jest przewodniczącą w tym konkursie wojewódzkim Zabytki naszego regionu i też mam przyjemność przesłuchiwać, w cudzysłowie, panią Elżbietę, jeśli chodzi o ten konkurs. No i w ogóle też jest dobrym duchem tego wszystkiego, co się tutaj dzieje. Wszystkim dziękujemy, wszystkim pracownikom obecnym, byłym i wszystkich serdecznie witamy. Będę starała się jeszcze niektórych tutaj zachęcić do wypowiedzi, do wspomnień. A teraz już poproszę Lecha Łubika, żeby Państwu powiedział, po co w ogóle są te wszystkie zeszyty, których dzisiaj 21 numer będą Państwo mogli obejrzeć. Tam właśnie za chwilę jest do zdobycia. Bardzo Cię zapraszam serdecznie. Zmieniamy. Dobrze, to teraz sobie ładnie usiądź, tak? Działa. Chyba działa, tak? Lech Łubik nie potrzeba, ponieważ jest to rejestrowane, będzie na pamiątkę i potem nie będziecie słychać. Bardzo proszę, żebyś mówił tylko troszkę dalej, bo jak wiesz, masz głos donośny i wszystkie parametry u nas w radiu, jak Lech Łubik przychodzi na audycję, siadają, bo on głośno mówi i bardzo dobrze. Ma emisję w każdym razie. Bardzo prosimy, Lech Łubik. Za chwilę doktor, proszę Państwa, za chwilę obrona pracy doktorskiej. Wydaje mi się, że gdzieś tak ta idea wydawania jakiegoś periodyku naukowego, to zaczęła się klucz w 1994-1995 roku, a wykluła ostatecznie w roku 1996, kiedy ukazał się pierwszy zeszyt Materiałów do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu. No i to się spodobało i autorom, i były też pozytywne głosy od ludzi z miasta, którzy tam dostali te pierwsze egzemplarze i sobie je poczytali. Stąd idea, żeby to kontynuować i to kontynuować takim w cyklu dorocznym, czyli już następny zeszyt był w roku 1997, potem w 1998 i tak dalej. Nie wiem, to chyba chodzi o to, że to, co myśmy robili w pracowni na co dzień, nie do końca pracowników tej pracowni satysfakcjonowało. Chodziło o to, żeby po prostu mogli się intelektualnie wyżyć, bo też był problem taki, że na przykład musieliśmy opisywać i badać architekturę XIX i XX wieku, bo ona generalnie dominuje w Bydgoszczy, prawda? A ludzie interesowali się także innymi epokami, innymi wydarzeniami, innymi zjawiskami. No przecież mieliśmy pracownię archeologów, którzy po prostu mają swój specyficzny warsztat i swój specyficzny temat. Ja na przykład zajmuję się generalnie średniowieczem i też chciałem jak gdyby pokazać to średniowiecze tak, jak ja je widzę, prawda? Więc dobrze by było, gdyby była okazja móc coś pisać ponad to, co normalnie na co dzień żeśmy robili. No a poza tym region czekał. No, tak, no właściwie zaczęło się od Bydgoszczy, gdy chodzi o pracę Pracowni Dziedzictwa Kulturowego, czyli wówczas Pracowni Dokumentacji Zabytków. A region tak jak gdyby potem się pojawił. A z drugiej strony, no właśnie, poza tym region mamy bardzo ciekawy, bo jak Państwo chyba wiedzą, leżymy specyficznie. Tak, region kujawsko-pomorski to jest taki zlepek różnych regionów, prawda? I tam się różne rzeczy działy w różnych czasach i tam działały różne wektory polityczne, kulturalne, gospodarcze, o czym jesteśmy po prostu bardzo ciekawym regionem w Polsce. Takim, gdzie i mamy Kujawy, i ziemię chełmińską, i ziemię dobrzyńską, i Pomorze Wschodnie, i Wielkopolską krainę, wielkopolskie Pałuki. Jest to po prostu niesamowicie ciekawy obszar do badania i, no i prezentacji. No i tak się zaczęło, tak co roku ukazywały się te materiały. Generalnie chodziło o to, że to miało być forum twórczości naukowej pracowników pracowni. I tak rzeczywiście było, ale szybko pojawili się też autorzy z zewnątrz. I w różnych proporcjach właśnie ten układ pracy pracowników pracowni i prace pozyskane z zewnątrz się kształtował. Także w sumie, jak jest te 21 zeszytów, to zostało tam zawartych, licząc od pierwszego zeszytu do tego 21, ponad 280 tekstów. Także no to robi wrażenie, a te teksty napisało ponad 140 autorów. Wręcz z całej Polski, bo przecież mamy ludzi i z Poznania, i z Warszawy, i z Łodzi, i z Lublina, i z Malborka, i z Torunia oczywiście. Także materiały są ciekawą lekturą do czytania i skoro ukazało się aż 21 zeszytów, to znaczy, że to się przyjęło. Jest chęć badania, publikowania i wydawania dalej i te materiały mają przed sobą jeszcze długą, długą przyszłość. No to tyle byłoby moje takie... Właśnie refleksje. I bardzo wiele z tych artykułów, które się tu pojawiają, jest początkiem dalszych prac, prawda? No tak. Które owocują książkami na przykład wydanymi albo większymi publikacjami. To doświadczenie naukowe pracowników i współpracowników jest szalenie ważne i na pewno pomaga wszystkim tym, którzy chcą szukać, ciekawią się nie tylko zabytkami, bo przecież nie tylko o zabytkach piszecie też o ludziach. Chociażby w tym zeszycie jest z nami pani Karolina Opas, opisuje rzeźbiarkę bydgoską Krystynę Panasik, o której nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że na przykład pracowała i istniała, zmarła niestety w ubiegłym roku. I tak dalej, i tak dalej. Mamy tu też bardzo wiele tematów takich nie powiem gospodarczych, ale takiego dziedzictwa, no właśnie dziedzictwa kulturowego, szeroko pojętego, bo to pojęcie się trochę zmieniło już dzisiaj, prawda? Tak więc wędrujecie cały czas, bo to jeszcze jest tak, że oni jeżdżą, wędrują po regionie. Ile razy słuchałam ich opowieści, jak byli gdzieś teraz też jak przygotowują te przewodniki. Tu myślę, że też trzeba wspomnieć Wojciecha Woźniaka, fotografika bardzo dobrego, bydgoskiego, znanego na co dzień, związanego z Muzeum Okręgowym, ale też z wami współpracującego, który też jeździ i robi te zdjęcia z nimi i podróżują. Tak więc to nie jest tylko tak, że przychodzą sobie do swojego pokoiku niedużego, w którym sobie siedzą i dumają i piszą, ale też jeżdżą po prostu po regionie. No tak, to jest przygoda zarazem, właśnie, prawda? Bo są ciekawi świata. Badania są ciekawe także dlatego, że zawierają w sobie pierwiastek przygody. To znaczy przygodą jest odkrywanie jakichś dawnej rzeczywistości poprzez analizę na przykład źródeł z epoki. Ciekawe jest, jak się ogląda to, co po dawnych wydarzeniach, po dawnych ludziach, po dawnych zjawiskach zostało, czyli jakieś zabytki, jakieś artefakty, prawda? Także to wszystko, to nie jest nudne, to jest bardzo ciekawe. I tak to jest jeszcze fascynujące. Jeszcze dodam tylko, że mamy także jednego autora zagranicznego, to znaczy pojawiła się praca napisana przez pana Stefana Dyrofa z Uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą, a napisał po polsku. Niemniej wyszliśmy, gdy chodzi o skład autorski, poza granicę Polski w ten sposób. Może to się rozwijać. Czemu nie? Każdy może się zgłosić. Każdy może się zgłosić. Bardzo ci dziękuję, Lech Łubik. Brawa dla Lecha Łubika. Proszę państwa, i jeszcze też chciałam podziękować Lechowi za to, że jak słyszeli państwo, pięknie i zajmująco opowiada o tym. Dziś i tak z dużym dystansem, bo nieraz jak się zapali do czegoś, to jest to tak piękne obserwować, że i człowiek od razu to ogląda, jakby film oglądał o tym wszystkim, o czym opowiada. I też dziękuję pracowni i wszystkim tym, którzy, jej członkom, którzy przychodzą na audycję i tak pięknie popularyzują to, co robią. Bo jeszcze jedna rzecz to być dobrym naukowcem, tak? Ciekawić się tym, a druga rzecz umieć o tym mówić tak pięknie, z pasją i dzięki temu przenosić to na innych, którzy się może dopiero zaczęli interesować albo odkrywają coś na nowo. Tak więc dziękuję też tutaj z tego miejsca wszystkim i brawa dla wszystkich pracowników, tych, co są dziś i tych, co byli. Dziękuję wszystkim państwu pięknie. Pobijmy sobie brawo, wspaniale dla państwa. A teraz zapraszam pana Adama Szefera, który nam troszkę powie, zarzuci wędkę po prostu państwu do materiałów, do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu, czyli zeszyt 21, który jest tym jubileuszowym, który no, pięknie nam dzisiaj będzie tutaj towarzyszył. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Będzie mi pewnie ciężko przebić mojego przedmówcę, no bo wiadomo, no, ale że to pan się Lech zdobywa doświadczenie, panie Adamie. Na pewno wiem, pan da radę, a niemniej, przynajmniej jak z Lechem pan siedzi w pokoju, to pan wie, że nie jest mi dane, natomiast nie jest panu dane. Wiem, że pan Lech jest świetnym gawędziarzem. I to wszystko przed panem. Z tym trzeba się troszeczkę urodzić, tak? Tak, ale trochę się nauczyć też można. Ja długo zastanawiałem się, co mógłbym państwu powiedzieć o tym w zeszycie, bo znajduje się tutaj... Różnorodny, tak? On jest bardzo różnorodny i stojąc tutaj, słuchając przedmówcy, pomyślałem sobie, że opowiem państwu coś od kuchni, bo... na to wszyscy czekają najbardziej. Tak, bo mamy książkę, tak? Książka składa się z okładki, spisu treści, autorzy coś napisali. Najpierw treść mieli w głowie, potem przełożyli to na literki na komputerze i dalej się to drukuje. Tak mniej więcej można byłoby przełożyć ogólne wyobrażenie o powstawaniu książki. Natomiast są jeszcze prace redakcyjne, gdzie książkę ujednolicamy, staramy się wychwycić różnego rodzaju błędy pisarskie czy oczywiste jakieś omyłki w aparacie naukowym. Natomiast tak z perspektywy wydawania książki jest to produkt graficzny, bo w nowoczesnym świecie grafik po prostu pobiera ten tekst, wylewa go, używając słownictwa branżowego, w programie graficznym, nadaje mu pewnego rodzaju kształty, wkleja obrazki i wszystko jest traktowane jak obraz. Oczywiście są pewnego rodzaju niuanse związane z szerokością liter, ich ustawieniem, natomiast to nie jest już kwestia zabawy znakami, tylko to jest po prostu rodzaj grafiki. Taka ciekawostka. Niemniej, jeśli chodzi o ten zeszyt, to zastanawiałem się, która treść byłaby dla mnie najbardziej ciekawa i nie mogłem się po prostu zdecydować. Powiedzmy, że jest tu również artykuł pana Adama Szefera. Zręcznie mu to powiedzieć, więc ja za niego to powiem. Listy bydgoskiego żeglarza z Australii z 1851 roku. To może nam pan powie, skąd pan te listy znalazł? Gdzie? Jak? Robiąc kwerendę tutaj w pracy, przeszukiwałem Bromberger Wochenblatt. I w pewnym momencie... Powiedzmy, cóż to jest? Bromberger Wochenblatt to jest gazeta wydawana w latach 1845-1861 i ona w roku 1862 zmienia nazwę na Bromberger Zeitung i jest prowadzona do 1920 roku. Na łamach tego wydawnictwa często pojawiały się treści przekazane przez czytelników. Względnie autorów w jakiś sposób współpracujących w dłuższej perspektywie z wydawcą. I ja właśnie znalazłem przy kwerendzie pracownianej źródełko, które mi się strasznie spodobało. Bo wiemy wszyscy, że Bydgoszcz związana jest z wodą, tak? Handel spławny, rzeki, Brda, Wisła, wiemy wszyscy. Natomiast żeglarstwo dalekomorskie i oceaniczne w pierwszej połowie XIX wieku, no nie jest to dla nas oczywiste, tak? Więc zacząłem czytać te listy i stwierdziłem, że są ciekawe, a tak naprawdę najbardziej zainspirował mnie pierwszy odcinek, bo one zostały wydrukowane w gazecie w czterech odcinkach, przynajmniej treść dotycząca Australii, bo podejrzewam, że tych listów człowieka, który nazywał się Todd, po prostu było więcej. Ponieważ znalazłem jeszcze dwa napisane z Indonezji, ale to jest jakby inna historia. Niemniej w pierwszym odcinku tych listów nasz żeglarz w momencie, kiedy przypłynął do australijskiego portu Adelaide, któregoś wieczora miał wartę kotwiczną. To znaczy był postawiony na pokładzie w nocy pod hasłem pilnuj statku. No i on i jego kolega, Fryderyk, tak po polsku o nim byśmy powiedzieli, który miał mieć wartę godzinę później i też był bydgoszczaninem, stali sobie na pokładzie statku, palili sobie fajki, jak to żeglarze, nie wiem, patrzyli może w siną dal, może na miasto i nagle hop, ktoś wskakuje mi na pokład. Jakiś taki dziwny, niewysoki, dziwnie ubrany i się pyta, czy ktoś jeszcze jest na pokładzie. No ale nie pyta w języku angielskim, tylko po niemiecku. No i od słowa do słowa okazało się, że to jest młody chłopak, który uczęszczał do bydgoskiego gimnazjum, który w jakiś tam dziwny sposób znalazł się pewnego dnia w porcie w Hamburgu najprawdopodobniej, skąd zaciągnął się na angielskie okręty, które wywiozły go w ogóle do Ameryki Północnej. Tam próbował zaciągnąć się do żeglugi rzecznej na Mississippi. To też nie wyszło. W końcu wrócił w kierunku europejskim i na statku brytyjskim Azja przypłynął do Australii. No i akurat wtedy, kiedy statek naszego żeglarza wówczas też był w porcie. No i jak przebiega ich rozmowa? To panowie też są Niemcami. No tak. A skąd panowie są? No my jesteśmy z Nadwisły. Z Nadwisły? No ja też jestem z Poznańskiego. Z Poznania panowie są? No nie, z Poznańskiego. Jesteśmy Bydgoszczanami. No i okazuje się, że on tutaj właśnie chodził do gimnazjum. No i cóż, ten niespokojny duch próbował z Australii pisać do matki. Niemniej myśląc albo przewidując, że jego list mógłby nie dotrzeć, poprosił naszego narratora, aby ten wspomniał o nim w swoim liście. Widocznie w rozmowie wyszło, że w jakiś sposób będzie on opublikowany, względnie, że można będzie przekazać dalej informację, że ten oto busik jest wesoły, zdrów i nadal w dobrym nastroju. Całe spotkanie kończy się taką konkluzją, że ten młody chłopak obiecał, że wróci do swojej matki. Niemniej narrator przewidywał pewne perturbacje, gdyż stwierdził, że w Port Phillip, to jest dzisiaj część aglomeracji Melbourne, ten busik na pewno zdezerteruje i pozostawił to bez komentarza, idąc dalej w swojej narracji. Tu też Państwu nie będę tego zdradzał, bo te listy są arcyciekawe, opowiadają o różnych niuansach emigracji do Australii. Przy czym tutaj jeszcze może taka dygresja. Ten kierunek, jeśli chodzi o polską historię, przynajmniej dla XIX wieku, badania toczące się w Polsce praktycznie nie istnieje, więc też w pewnym sensie to wydawnictwo źródłowe, które tutaj popełniłem, jest takim progresem, tak? I to chyba tyle. To było fascynujące odkryć coś takiego i już wszystkie szczegóły w artykule pana Adama Szefera. Tak więc początek pracy i od razu uczestnictwo w materiałach do dziejów. Jak się pan znalazł tutaj, w sensie jak się pan czuje w tym zespole? Nie może pan odpowiedzieć, że źle, no bo to nie wypada, prawda? To zacznę od tego, że znalazłem się tutaj trochę przypadkiem. Jak to zwykle bywa. Jak to zawsze bywa, tak. Pewnego dnia w starej pracy było mi tak źle, że przejrzałem różne strony i wow. Potrzebujesz, masz. Po czym no, przeszedłem oczywiście tutaj w maszyny rekrutacyjne, tak, bo kandydatów, wiem, było wielu, każdy miał jakieś walory i miałem to szczęście, że zostałem wybrany, tak, bo no, jestem historykiem, specjalizuję się w pewnej tematyce, interesuje mnie region, szczególnie Bydgoszcz i Solec Kujawski, z tymi miastami jestem związany. Cóż, interesuje mnie historia społeczna, znam troszeczkę niemiecki, więc... Czyli dobrze panu tu? Tak, zdecydowanie. O to mi chodziło. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, bardzo zachęcamy, bardzo wiele różnych artykułów. Jeden z nich napisała również Bogna Derkowska-Kostkowska. Nie będziemy może o artykule, ale zaproszę Cię, kochana, bardzo serdecznie tutaj, żebyś nam powiedziała, jak to się pracuje nad tymi numerami. No i jesteś źródłem informacji bardzo dobrym, bo od samego początku pracujesz w pracowni, teraz jesteś jej szefem. Powiedz, czy ta praca nigdy cię nie zdenerwowała, tak jak pana Adama ta poprzednia, i nie pomyślałeś sobie, a rzucę to wszystko i pójdę innej szukać? Nie, innej trudno byłoby szukać, ponieważ pracownia zawsze była takim miejscem realizowania pasji. Czasami faktycznie w drzewie, jak tak człowiek popatrzył na to, jak kiepsko się zarabia w kulturze, to się nóż w kieszeni otwiera, ale znowu... Chciałaś zmienić zawód. Tak, to wtedy sprzedawać pietruszkę byłoby chyba ekonomiczniej. Ale właśnie ta cała otoczka tego, co można zrobić, kontakt ze wspaniałymi ludźmi i ta grzebanina w materiałach archiwalnych, odkrywanie właśnie źródeł, to co tutaj pan Adam powiedział na początku. O tym swoim króciutko pracuje, bo od września, a udało mu się właśnie dokonać bardzo fajnej rzeczy realizując pasję, bo właśnie w pracowni mamy dużo obowiązków, ale pomiędzy nimi możemy popełnić na przykład artykuł na temat, który nas interesuje. Możemy wziąć udział w konferencji jakiejś ogólnopolskiej. Zresztą sami organizujemy konferencje, a materiały są takim miejscem, jeżeli to tak można powiedzieć, które pozwala publikować nasze teksty, a także publikować teksty osób, które zajmują się rozmaitymi tematami, są pasjonatami różnych dziedzin związanych z dziedzictwem kulturowym i chcą też publikować na naszych łamach, współpracują z nami. Kontakt z tymi ludźmi to jest wspaniałe doświadczenie. Proszę Państwa, znowu muszę powiedzieć o tym, że Bogna Derkowska-Kostkowska to osoba, która wyjechała na studia z Bydgoszczy, a bydgoszczanką jest przecież z urodzenia, aż do Lublina i tam poznawała historię sztuki i przyjechała z powrotem tutaj do pracy właśnie i została w pracowni na początku dokumentacji, potem dokumentacji i popularyzacja, teraz dziedzictwa kulturowego. A tak się zaczynało niewinnie, bo powiem do Bogna, to po prostu siedziałyśmy prawie w jednej ławce w szkole podstawowej. No. Także ja to wszystkich znam prawie. Wszystko może nie od pieluch, ale nie od pieluch, ale to już od razu było widać, że to coś z tego będzie. To nie będzie pietruszka. Nie mając oczywiście nic do pietruszki. Tak, tak. Wywiało mnie daleko na studia dzięki nauczycielce z liceum, która stwierdziła, że moje pomysły na uczelnię nie są zbyt trafione i historia sztuki w Lublinie będzie najlepszym miejscem. A potem było dokonanie po magisterium wyboru, bowiem wybór miałam, ponieważ mogłam podjąć pracę z pewnymi problemami właśnie w Bydgoszczy, bo ciężko było coś znaleźć, a miałam możliwości dość ciekawych miejsc pracy w Warszawie i w Rzeszowie. Ale stwierdziłam, że rodzinne strony to najlepsze. Jest to właściwe miejsce, gdzie będzie można realizować swoje pasje. No i tak trzeba dobrze wybrać, proszę Państwa. Brawo dla Bogny. I teraz jeszcze mam bardzo wielką prośbę, żeby tutaj pojawił się nasz wspaniały gość, pan profesor Jerzy Gaca, który tutaj do nas przybył. Żona nieżyjąca już pana profesora, pani Zofia Gaca, była pierwszym szefem pracowni. I na pewno pan profesor nam trochę opowie o tych początkach, jak żona wspominała te początki pracy i czy to było dla niej niesamowite. Za co? Ja się ogromnie cieszę. Musimy to teraz wiedzieć, bo padła groźba. Pan profesor jest z nami, bo... A za co pan profesor zabije Bognę? No, że mnie tak wrabia. Ja skromny człowiek, prawda, niemowa prawie. Nie? Dobrze, dobrze, zaraz to zrobimy. Usiądź, bądź tu przy panu profesorze, bo potem powie, że jest za bardzo onieśmielony to tak, i nic nie powie, to boję, Bogna będzie trzymała za rękę. Ja się boję, nie? Panie profesorze, witamy serdecznie. Dziękujemy za przybycie. Proszę powiedzieć, jak żona wspominała ten czas? No, powiem, że bardzo ciężko, bo właściwie ten czas, ta pracownia powstała dzięki zwolnieniu żony z pracy. Kolejny jakiś dziwny przypadek. No prawda? Nie, bo żona pracowała i w pewnym momencie ze względów chyba politycznych, a nie, to chodziło, że ktoś puścił plotkę, że chce być dyrektorką. A moja żona się nadawała tak na dyrektora, jak ja na astronautę. Nie? Zupełnie nie jej. No i wtedy Obremski, muszę powiedzieć, i kierowniczka Wydziału Kultury, jak się dowiedziały, to zaprosiły i zaproponowali żonie zorganizowanie właśnie czegoś takiego, taką pracownię. Więc tak historia polityczna obróciła się tutaj. Żona się naprawdę przeżywała to, muszę powiedzieć, z tym, że ona miała to nieszczęście, że jak ja poznałem moją żonę, to koledzy się pytali, mój przyjaciel był u mnie, byliśmy razem na kawie i on po tych 3 godzinach kawiarni mówi, ty chcesz się związać z niemową? bo ona przez 3 godziny nie powiedziała na słowa, ale przy mnie to trudno jej było coś ją dopuścić do słowa, nie? No w każdym razie, bo ona zaczęła... To zadziwiające, że kobieta małomówna, a facet taki gaduła. No, bywają różne przypadki, nie? No pewnie. Nie, bo żona zaczęła interesować się starzyzną, co po mnie widać, prawda? No bo studiowała archeologię i zaczęła... Ale od początku nie był pan w starszym wieku. To jest, się pan dobrze trzyma, jak no, na archeologię. Ja bo ja się źle prowadzę. Moja koleżanka mówi, nie przechwalaj się. Także nie, żona zaczęła pracę w Toruniu, w Muzeum Archeologicznym, no a potem, nie wiem, przyszło zawiadomienie od Bociana, nie? No więc już wtedy dojeżdżanie do Torunia i na wykopaliska, no to było trudne i tu znalazła pracę i muszę powiedzieć, że była bardzo, bardzo zadowolona z tej pracy. No a to zwolnienie przypadkowe, prawda, jej z pracy... Wyszło na dobre w końcu. Wyszło w sumie na dobre, bo no wtedy, mówię, tutaj pomógł Obremski, pomogła kierowniczka wydziału... Pani Elżbieta Czerska, tak, którą wspominaliśmy. Którą ją zaprosili i zaproponowali właśnie taką. Pomysł był ich, muszę powiedzieć. Także no taka historia. A muszę powiedzieć, że była zawsze zadowolona, bo miała zawsze bardzo młodych i zdolnych ludzi, prawda? Więc to muszę powiedzieć, że... Chociaż ona o pracy naprawdę w domu nie mówiła, aż to trudno było jej dojść do słowa przy mnie. Więc, także u mnie było w ogóle wszystko poodwracane, prawda? Żona małomówna jako kobieta, prawda? A ja gaduła, więc zupełnie, prawda, niespójne to wszystko. Natomiast no, muszę powiedzieć, że bardzo przeżywała tą pracownię i ciągle z tym, ale co muszę powiedzieć, jedną rzecz. Bardzo chwaliła ludzi zawsze, z którymi pracowała, no więc miała widocznie szczęśliwą rękę i mądrych ludzi wkoło siebie. Także no, ja nigdy niczego złego nie słyszałem. Co prawda mówię, niewiele mówiła o pracy, bo trudno było jej przy mnie dojść do słowa, nie? Ale naprawdę była, jeżeli mówiła, to z satysfakcją, prawda, i tutaj dużymi. No i ta pracownia dawała dużo, pamiętam ta sprawa ulicy Cieszkowskiego, Gdańskiej, bo to wszystko było rzeczy, mało kto sobie zdaje sprawę, że to jest rola całego zespołu, prawda, który się tym zajmował i naprawdę wypromował to, bo dzisiaj się tak mówi, ale to były osoby, które wypromowały. Państwo jesteście siusiu-majtkami, czyli młodymi ludźmi, nie pamiętacie, ale dużo osób naprawdę nie identyfikowało się z Bydgoszczą. To się tutaj ja pamiętam, no bo tak miałem nieszczęście trafić na uczelnię i miałem do czynienia ze studentami. To na początku, jak zaczynałem swoją karierę w Poznaniu, zapytałem studenta, który był z Gniezna, prawda, a studiował w Poznaniu, skąd ty jesteś? Z Poznania. W Bydgoszczy przez pierwsze 3, 4, 5 lat zapytając studenta, skąd ty jesteś, on był z Chełm, na imię Wrocławia, ale nigdy z Bydgoszczy. Dopiero potem ta cała działalność kulturalna spowodowała to, że ludzie zaczęli się i no naprawdę... Przyznawać do miasta. Przyznawać do miasta. To było trudne. Zresztą inne rzeczy, chociażby pamiętam, jak się miał tworzyć, po co w Bydgoszczy uniwersytet. Też były takie zdania, prawda? Więc ta działalność kulturalna naprawdę bardzo tutaj Wojewódzkiego Domu Kultury, czy teraz to się jeszcze nazywa, ja się w tych nazwach... Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury. Ale proszę mi wybaczyć, ja się nazwie mojej uczelni już nie łapię. Nie? Ja w 5 pracowałem, nie zmieniając pokoju oczywiście. W 5 uczelniach pracowałem. Także my mamy taką widocznie zdolność, lubimy. Natomiast muszę powiedzieć, że ta działalność była bardzo, moim zdaniem, człowieka patrzącego z boku bardzo potrzebna. Państwo siedzący w kulturze może nie czujecie tego, ale jak ja mówię, ścisłe pały, czyli ludzie w technice bardzo tego potrzebują i to dużo ludziom przybliża. Bo może nie będę tutaj nieskromny, powiem, że przeciętny, prawda, mieszkaniec, pracownik jakiegoś zakładu czyta, ale on jakiś tam artykuł czy jakieś informacje z tych artykułów do ludzi docierają. To nie jest tak, że to nie dociera. Pewnie nie całość, no a tak sięgnijcie państwo do pamięci, to prawda niedawno u państwa Czy wszyscy chłopcy przeczytali wszystkie lektury w szkole? No. A dlaczego tylko chłopcy, że dziewczynki takie porządne? Ja nie znałem dziewczynek. Aha. Także... Ja panu profesorowi nie powiem, co sądzą o lekturach w szkole, bo to nie napawałoby pana optymizmem. Nie, ja wcale nie mówię o chłopcy i dziewczyny. Bo nie czytają przecież, nie? No, strasznie nie czytają. Nie, to jest, ale ja się wcale nie dziwię. Ale to zupełnie inny temat, panie profesorze. Nie. Ja nie jestem małomówna, niestety, wręcz przeciwnie. Więc nie będziemy na ten grząski grunt wkraczać. Natomiast to, że ta popularyzacja jest ogromnie potrzebna, no to tu się zgodzimy i chyba ją trzeba wężykiem podkreślić, jak jest ważna. Ale i trochę więcej docierać, jakby tu można było docierać do mieszkańców. Tylko jeszcze więcej spotkań, jeszcze więcej pomysłów. Nie wiem, no ja nie jestem specjalistą od tego, ale widzę, że bardzo wiele osób niewiele wie o tej Bydgoszczy. Co prawda, powiem w tej chwili, patrząc z punktu widzenia czasu, coraz więcej i coraz bardziej się z tą Bydgoszczą identyfikuje. Jest postęp, tym bardziej, że Bydgoszcz jest coraz ładniejsza. Bo wie pan profesor, kiedyś nazywali ją Brzydgoszczą. Nie, to była tylko z Torunia ludzie tak mówili. Ci z Torunia tak mówili? Nie, a Bydgoszcz przecież, znowuż ja pamiętam starsze czasy, ale Bydgoszcz, no przed wojny nie pamiętam, ale jak rodzice mi mówili, Bydgoszcz uchodziła za miasto zielone. Mały Berlin, tak, nazywano. I to było miasto, najbardziej zielone miasto, tak, prawda? To samo zresztą nasz park w Myślęcińsku też dostał, też nagrodę w Indiach za najładniejszy park tu w Europie. Czyli panie profesorze, brawa dla pracowni. Ja uważam, że dzięki pana żonie się zaczęło. No nie mojej żonie, no a teraz... dzięki wyrzuceniu mojej żony z pracy. Znalazła sobie właśnie taką i się okazało, że wspaniałą. Bardzo pięknie dziękuję. Pan profesor Jerzy Gaca, mąż pani Zofii Gacy, pierwszej szefowej pracowni. Tak więc tak to było wszystko na początku. Drodzy państwo, jest z nami, właśnie widzę cię, Sławku Marcysiaku, co prawda słabo, bo to świeci mi w oczy, ale jest z nami Sławomir Marcysiak, miejski konserwator zabytków, którego też może tutaj poproszę za chwilę, i panią Elżbietę Dygaszewicz też poproszę. Tutaj na forum. Bardzo proszę się nie krępować, tylko przyjść tu z nami usiąść. Tak, bardzo zapraszam. I teraz popytam państwa o te kontakty z pracownią i o wspomnienia. Właśnie, pani Elżbieto. Ja zacznę. Tak, bardzo zapraszam. Ja przede wszystkim chciałam bardzo podziękować wszystkim z pracowni, tym, którzy teraz pracują, którzy dawniej pracowali. Ja pamiętam czas jej powstania i cały czas pracuję w Urzędzie Ochrony Zabytków. Też nasze nazwy się zmieniały, ale po prostu współpraca z pracownią jest właściwie na co dzień. Może kiedyś była bliższa, były ciekawsze imprezy, takie prawie półprywatne, ale to się, o tym się pamięta. I bardzo dziękuję po prostu wszystkim obecnym i byłym pracownikom pracowni. Właściwie no my współpracujemy na co dzień, więc to jest taka współpraca właściwie codzienna, a chciałabym podkreślić, i to Sławek potwierdzi, że pracownia to dla nas, dla konserwatorów zabytków, urzędników od ochrony zabytków, pracownia to przede wszystkim niezwykła pomoc w naszej pracy codziennej. Bo to właściwie się zaczęło od Macieja i pani Eli Czerskiej, od robienia dokumentacji zabytków, dokumentacji niezwykle cennej bydgoskiej, ale też zabytków z regionu, które na pewno koledzy z pracowni wykorzystują też do swojej pracy, ale my mamy to u siebie i my wykorzystujemy to na co dzień do pracy, do ochrony zabytków. Także ta dokumentacja, którą tworzyli i tworzą przez lata, jest no, niezwykle cenna dla nas i właściwie stanowi też, można powiedzieć, podstawę w znacznej części naszej pracy. To są właśnie dokumentacja, która dokumentuje, że tak powiem, obiekty zabytkowe nie tylko Bydgoszczy, ale też całego regionu. No i dlatego współpracujemy tak właściwie na co dzień i za to bardzo dziękuję. Jeszcze zanim Sławek powie coś więcej, przepraszam, że się posługuję imieniem pana konserwatora, ale znamy się trochę, więc nie będę udawała, że się nie znamy. Z panią Elżbietą też się znamy, ale nie śmiałabym mówić po imieniu, bo nie jesteśmy po imieniu. Może kiedyś. Proszę państwa, to jest bardzo ciężka nagroda. Ja ją dzisiaj uniosłam i rzeczywiście można by było... Dużo siły trzeba, żeby ją unieść. Nagroda od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, którą pracownia dostała właśnie dlatego, że jest taka zasłużona i wspaniała. Tak więc to też tutaj nam towarzyszy ta nagroda i jest wyrazem uznania. Bardzo cię proszę. Ja chciałbym powiedzieć o jednej sprawie, o której już Elżbieta napomknęła. Bliżej mikrofon. Otóż materiały nie są... pierwszym jakby takim produktem dokumentacyjnym, ponieważ od 1992 roku bodajże pracownia robi rzecz, której nie można przecenić, czyli studium historyczno-konserwatorskie poszczególnych kwartałów Bydgoszczy. Ja mam to szczęście, że siedzę w pokoju, gdzie są dwie ogromne szafy z poszczególnymi tomami studium. To jest kolosalna praca. To jest praca, która, tak jak już Elżbieta wspominała, jest podstawową dla nas, podstawowym materiałem dla nas, dla służb konserwatorskich, ale również dla środowiska architektonicznego, ponieważ jak przeglądamy projekty, tam widać ten wkład intelektualny ze studium, który jest czasami a vista pobierany. Tych tomów mamy chyba już ponad 270. Praktycznie, znaczy nie cała Bydgoszcz, i są to bardzo, bardzo znakomite, bardzo dokumentacje poszczególnych kamienic, może nie pod względem historycznym, ale pod względem historyczno-sztucznym to nazwijmy. Także znakomita to jest sprawa i od 1992 roku, czyli podejrzewam, że to było jakby zaczynem, to było powodem, żeby powstała pracownia. Co jeszcze? No, dla mnie to jest alibi, ponieważ często przychodzą klienci, którzy pytają się, a wie pan, może pan by powiedział coś o kamienicy X? Odrywają nas od rzeczy istotnych, czyli sprawozdawczości, tam pisania różnych... To jest twoja pasja. Tak, to jest... Wtedy mówimy, słuchajcie, idźcie do pracowni, tam ludzie wiedzą więcej niż my i to jest ta wartość dla nas dodana. Czyli dobrze życzysz pracowni. Boże, ty ma 30 lat, zobacz jaka młoda. Absolutnie tak. I miejmy nadzieję, że kolejne 30, bo jeszcze zostało chyba pół Bydgoszczy do zrobienia tego studium, czyli to się tak składało. Bardzo pięknie dziękuję państwu i myślę, że współpraca będzie kwitła, bo to jest ważne. Ja przede wszystkim dziękuję za tą współpracę 30-letnią, bo tak jak pani wspomniała, ten konkurs Zabytki naszego regionu. Tak, prowadziła moja poprzedniczka Iwona Brzozowska. Ona się naprawdę angażowała bardzo mocno w oceny. Ja przejęłam po niej i rzeczywiście jest to jeden z elementów współpracy. No a szefa toruńskiego nagroda świadczy o tym, że doceniamy nie tylko w Bydgoszczy, ale też w Toruniu tą współpracę, bo to jest współpraca, tak jak podkreślam, codzienna współpraca właściwie jeżeli chodzi o ochronę i opiekę nad zabytkami, jak to się w naszej ustawie mówi. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy pięknie. Dziękuję. Ważni są ludzie. To jeszcze po raz kolejny trzeba i zawsze podkreślać. Dziękujemy państwu i tutaj też jeszcze raz przypomnę nazwiska Elżbiety Czerskiej i Macieja Bremskiego, bez których pomysłu nie byłoby pracowni i wielu rzeczy w naszym regionie. Teraz następuje moment, kiedy Bogna Derkowska-Kostkowska uhonorowała nagrodami, nie wiem co jest w środku, więc tego państwu nie powiem, swoimi. Co było w środku, Bogna, powiedz? W podziękowaniu za tą właśnie taką udaną zawsze współpracę, najnowsze materiały. Miłej lektury życzymy. Tak jest. Ja teraz chciałabym zapytać, wiem na pewno, że jest pani Karolina Opas, prawda? Widziałam panią tam, o tu, w tym miejscu gdzieś. Ja bardzo proszę, czy pani może podejść i tutaj usiąść na chwilkę. Czy jest jeszcze, czy pan Rafał Kubiak jest? Z Solca nie ma. A pan Sylwester Roszak jest? Jest pan Sylwester Roszak. To zapraszam serdecznie. A czy... Rafał Kubiak, a co ja przemianowałam panu imię? Nie, powiedziała pani, że mnie nie ma. Ach, powiedziałam, że nie ma, bo wie pan co, ja nie widzę po prostu tego jak, o teraz jak pan zdejmę okular, trochę lepiej. Przepraszam, z Solca Kujawskiego, dyrektor Muzeum w Solcu Kujawskim. Witamy serdecznie. To są państwo, którzy współpracują z tym zeszytem, który dzisiaj chwalimy i napisali też swoje artykuły. Poproszę kilka słów, najlepiej dobrych, o zeszycie i o pracowni. No i też jakby mogli państwo zachęcić do przeczytania swoich artykułów. Ja to już wcześniej powiedziałam, bo bardzo się też tym zainteresowałam, bo pani napisała o rzeźbiarce bydgoskiej, pani Krystynie Panasik. A o właśnie, a pan dyrektor to napisał o synagodze, prawda? To proszę, proszę kto pierwszy zechce. Czyli myślę, że pani. Bardzo mają pierwszeństwo. Pan Rafał Kubiak, nie, pani Karolina Opas. I proszę też o sobie coś powiedzieć. Dlaczego pani współpracuje? Do współpracy z periodykiem zachęciła mnie pani promotor Agnieszka Wysocka, która pracowała i współpracowała tutaj z pracownią. Była moim promotorem podczas studiów z zarządzania dziedzictwem kulturowym i ochrony zabytków. Pani Krystyna stała mi się bardzo bliska przez ostatni rok studiów. Jej mąż, dzięki któremu mogłam napisać pracę licencjacką i dzięki temu powstał również artykuł. No, nakłonił do tego, żeby bliżej poznać Bydgoszcz. Ja się urodziłam w Bydgoszczy, nie miałam świadomości, że mieszkając tuż obok Parku Dąbrowskiego, przechodząc obok prac pani Krystyny, że mamy wśród no właściwie artystów no taką osobę, która no jest godna tego zainteresowania. Można by było nawet tych, że tak powiem, no, dzieł na przestrzeni całej Bydgoszczy znaleźć tyle, że spacer śladami pani Krystyny zająłby nam może ze 3 godziny. No proszę, to jest pomysł, bo takie spacery to też jest dobry pomysł, który przyświeca pracownikom. Można taki spacer zorganizować i pani będzie tym przewodnikiem, który bydgoszczan zgromadzonych na takim spotkaniu oprowadzi. Bardzo ludzie lubią takie spacery i takie poznawanie historii, że może coś z tego będzie. Panie dyrektorze. Witamy Solec. To jest takie bardzo fajne miejsce, Solec Kujawski, poza innymi względami, o których też moglibyśmy tu mówić długo, że leży między Bydgoszczą a Toruniem i właściwie wszyscy go kochają, zarówno torunianie, jak i bydgoszczanie, bo to jest taki środek, który nas łączy. Bardzo chciałbym, żeby tak było, tak jak pani mówi. Znaczy ja akurat z tymi przepraszam, przejawami miłości dla Solca ze strony bydgoszczan i torunian jeszcze się nie spotkałem, ale... Wszystko przed nami. Co pan powie? To ja tutaj wyrażam teraz miłość publicznie. Dobrze. A pan gdzie się urodził? Przepraszam, że spytam. Powiem tak. Marzyłbym zawsze o tym, żeby mieć wpisane urodził się w Solcu Kujawskim. Ale niestety w Solcu nie ma szpitala i wszystkie dzieci z Solca rodzą się w Bydgoszczy. Więc urodziłem się w Bydgoszczy, spędziłem tu pewnie pierwsze 3 dni swojego życia, a potem już jestem cały czas soleczaninem. No ale niech się pan tak nie załamuje, no nie jest tak źle z tą Bydgoszczą. Znaczy, miałem takiego kolegę w klasie, w szkole podstawowej. On urodził się 1 stycznia i nie wiem, czy to wynikało z tego, że tam trochę przeciągano te kwestie. W każdym razie nie zdążono go już dowieźć do Bydgoszczy i urodził się w Solcu. I zazdrościłem mu tego, że on akurat urodził się w Solcu. Tak jak nasi rodzice na przykład w czasach, gdy dzieci rodziły się normalnie w domu. Ale wie pan, to nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. My mamy, już tylko krótko komentując to miejsce urodzin, mamy wiele takich osób w regionie, które się nie urodziły tu, a są bardzo zakochane w tym regionie i w mieście. Na przykład tu w Bydgoszczy mamy Piotra Salabera, wspaniałego muzyka, kompozytora i teraz dziekana jednego z wydziałów Akademii Muzycznej, który całe życie w tej Bydgoszczy jest i my go za bydgoszczanina uważamy, a urodził się we Wrocławiu. I z tego co wiem, to spędził tam, nie wiem, 2 miesiące życia czy 3 i potem się tu z rodzicami przeprowadził i uważamy go za bydgoszczanina, no a on się urodził we Wrocławiu. I wcale się nie wstydzi tego, że jest bydgoszczaninem przez nas uważanym. Przed chwilą odsłonił swoją gwiazdę niedaleko tutaj na Długiej. Także ważne, kim się czuje na co dzień. Pan się czuje solecczaninem i dlatego popełnił pan artykuł o synagodze w Solcu. Proszę chociaż w kilku słowach zachęcić do lektury tego. To znaczy tak, może artykułu. Na wstępie kilka słów w ogóle o współpracy tutaj z Pracownią Dziedzictwa, ponieważ ona się zaczęła kilka lat temu, gdy nasze muzeum włączyło się w akcję Europejskie Dni Dziedzictwa i dzięki temu poznałem bardzo przyjaznych ludzi pracujących w tej instytucji. I to był początek tej współpracy. Potem był udział w konferencjach Architektura Miast, najpierw bierny, później już też czynny. A jeżeli chodzi o ten niewielki tekst, to powstał on przez przypadek i związany był z tym, że nasze muzeum w zeszłym roku szczęśliwie nabyło pocztówkę, na której jest właśnie wizerunek tej synagogi w Solcu, bo do tej pory nie mieliśmy pojęcia, jak ona wyglądała. Nawet soletczanie jeszcze żyjący, mający po 90 kilka lat, czyli powiedzmy powyżej 10 lat przed wojną, bo ta synagoga została rozebrana przez Niemców w 1939 roku, oni tej synagogi nie byli w stanie opisać, ponieważ ona była stosunkowo niewielka, była w takim ogródku otoczona drzewami, więc zresztą o tym też tam wspominam, że nie mieliśmy żadnego wyobrażenia, nawet mglistego, jak ona wyglądała. No więc w związku z tym, że pojawiła się szansa zobaczenia tej synagogi, no uznałem, że jest to dla nas na tyle ważne, że czas podzielić się z tym ze światem. A Bydgoszcz to wielki świat, więc... Cały region jest bardzo ważny, jak powiedział Lech Łubik. Wspaniały, bo z tak różnorodnej mozaiki złożony. Tak więc dziękujemy panu bardzo za to, że pan napisał taki artykuł, bo nie wiem, czy wielu osób nie zadziwia w ogóle fakt, że w Solcu była synagoga. Czy w ogóle wiedzą o tym? To znaczy nawet soletczanie o tym nie wiedzieli, no bo właśnie. W momencie, gdy staliśmy się już tymi szczęśliwymi posiadaczami tej pocztówki, to tą wiedzą też podzieliliśmy się przy pomocy mediów społecznościowych i właśnie komentarze raczej były pełne zaskoczenia, że coś takiego w naszym mieście było. Bardzo pięknie dziękuję i to jest kolejny dowód na to, że pięknie działa pracownia, bo dzięki Europejskim Dniom Dziedzictwa i tej współpracy narodziła się cała sprawa. Tak, od tego się zaczęło. Proszę bardzo. Pani też dzięki temu, że Agnieszka Wysocka była jest świetnym popularyzatorem, to się też zainteresowała. Tak. Wszystko to są piękni ludzie, którzy się tutaj gromadzą. Brawo, dziękujemy państwu i zachęcamy do przeczytania całego zeszytu i tych artykułów w szczególności. I teraz też jeszcze chwilę może na panią dyrektor patrzę, czy mam jeszcze na to czas. Nie wiem, która jest godzina, bo nie mam zegara, żeby tu państwa nie zanudzić swoim gadaniem, ale myślę, że goście, których tutaj zapraszam, tak pięknie opowiadają, że warto ich słuchać. Chciałabym może jeszcze porozmawiać z byłymi pracownikami, którzy tu też dzisiaj przybyli. Na pewno wiem, że jest pan Emanuel Okoń, tak, który jest teraz miejskim konserwatorem zabytków w Toruniu. To go serdecznie zapraszam. Zapraszamy. Czy jest pani Beata Świątkiewicz-Siekierska? Jest pani Beata. Panią Beatę zapraszam. To może państwa na początek. Nie wiem, czy ktoś jeszcze jest z byłych pracowników. Jeśli tak, to za chwilę jeszcze go też poprosimy. Zapraszam serdecznie. Co pan robi, to już wiemy. Teraz zapytamy, gdzie panią kroki poprowadziły stąd i jak to było? Ja jestem archeologiem, także tutaj, jak było wspominane o takiej krótkiej współpracy w pracowni z archeologami, no to właśnie był ten czas. Potem jeszcze kolega Robert Tomaszewski też był jako archeolog w pracowni Więc ja pracuję dalej w archeologii i trochę także w szkolnictwie. Pan w różnych miejscach, a teraz miejski konserwator zabytków. Tak, ja zdecydowanie jestem z innych terenów. Ja się urodziłem w Przemyślu. Proszę pana, co pana tu sprowadziło? Studia w Toruniu. Tak pan wybrał. Tak wybrałem i właściwie od 1982 roku z niewielką przerwą na służbę wojskową, bo ja jestem rocznik ten, który po studiach jeszcze trafiał do wojska, no jestem w Toruniu. W Toruniu i w Bydgoszczy, bo tu też mieszkałem 10 lat praktycznie. Czyli patriota lokalny napływowy. Zdecydowanie tak. To są najlepsi podobno, tak mówił Andrzej Szwalbe. Te nieśnaski między Bydgoszczą a Torunią dla mnie były niezrozumiałe. Na południu Polski są nieśnaski między Przemyślem a Rzeszowem, Przemyślem a Jarosławiem, ale ja byłem człowiek, jestem człowiek, że tak powiem, napływowy, to dla mnie całkowicie to było bez znaczenia. Bo to są jakieś plotki w ogóle. Tak, zdecydowanie. Znam małżeństwa, które się poznały w pociągu na relacji Toruń-Bydgoszcz. W Solcu Kujawskim na przykład. Na stacji w Solcu Kujawskim, właśnie. Proszę państwa, jak państwo wspominają tę współpracę z pracownią i jak się dzisiaj czujecie na 30-leciu? No ja zdecydowanie dobrze się czuję i dobrze wspominam, bo zaczynaliśmy to właśnie w 1992 roku z panem Maciejem Obremskim, panią Bognę od tego czasu też współpracowaliśmy. Ja co prawda pracowałem przez 5 lat na pół etatu, godząc pracę w Toruniu i w Bydgoszczy, ale to była bardzo ciekawa praca. Tutaj też było podkreślone poznanie architektury XIX i XX wieku w Bydgoszczy zaczęło się właściwie od działań pracowni i te studia, które powstawały u konserwatora miejskiego w Bydgoszczy są na półkach. To jest to, co było efektem pracy. Jeżeli myśmy zaczynali, był katalog zabytków sztuki Bydgoszczy i chcieliśmy sięgnąć do niego jako tej wykładni wiedzy, a tam jest niewiele lub prawie nic o tej architekturze XIX i XX wieku. To dzięki, i też pragnę to podkreślić, dzięki pracowni została ta architektura dostrzeżona, wypromowana i jest chroniona. Więc to też wielka zasługa pracowni i oprócz tego oczywiście te działania terenowe. Ja z kolei, ponieważ kiedy zaczęłam pracować w pracowni, dopiero od kilku lat mieszkałam w Bydgoszczy, więc ja chłonęłam bardzo wiedzę. A pani skąd? Ja w okresie Chocinka, po drodze przez Toruń, potem Bydgoszcz. Teraz Koronowo. Taka piękna wędrówka. Także ja bardzo chłonęłam wiedzę o Bydgoszczy tutaj od koleżeństwa i bardzo miło wspominam ten czas. Z racji tak, że byłam, no troszkę moje to wykształcenie było inne, to z kolei byłam taka, może moja ta wiedza dla nich była trochę ciekawsza. I pamiętam właśnie ten czas wykopalisk na Wyspie Młyńskiej, kiedy mogłam się podzielić swoją wiedzą na ten temat. I w szczególności jeszcze pamiętam pierwsze takie prace archeologiczne, zdjęcie Polski, kiedy z pracującym w tej chwili jeszcze kolegą Piotrem Winterem i z nieobecnym już w tej chwili niepracującym Krzysztofem Bartowskim, kiedy zabrałam ich na te powierzchniówki i to dla nich było takiego coś zupełnie innego, zupełnie taka najdawniejsza historia, czyli też mogłam wynieść tutaj z tej swojej wiedzy coś innego do pracowni, tak nietypowo. I wspominała pani dobrze, potem bardzo już dobrze. Gdzie indziej pani poszła. Tak się potoczyły potem po prostu moje losy, ale tak ta moja chęć poznawania Bydgoszczy potem zaowocowała też dalej pracą w archeologii i w szkole bardzo też rozpowszechnianiem wiedzy na temat Bydgoszczy. Popularyzacja jednak dziedzictwa jest piękna i ludzie spotykają się z różnych miejsc. No, najważniejsze, że to idzie w ludzi, idzie w młodych ludzi i te wszystkie działania pracowni też i archeologia jest bardzo ciekawa i bardzo interesująca. Ludzie się szalenie tym interesują. Ja też pamiętam w swojej młodości uwielbiałam książki, które opisują wszystkie starożytne kultury, jak to się wszystko zaczęło, co tam można wykopać, gdzie i w ogóle jak to wygląda. Rewelacja. A tutaj w Bydgoszczy coraz więcej się kopie i się wykopuje. No, a tak. Potem się sprzedaje monety za ciężkie pieniądze. Ile ta moneta teraz, którą tu w Bydgoszczy wyprodukowano, że tak powiem, przed laty, strasznie dużo pieniędzy sprzedano ją na aukcji, prawda? No się robi interesy na kulturze. Proszę bardzo, proszę Państwa. Bardzo pięknie dziękuję Państwu. Dziękujemy. Pani Beata Świątkiewicz-Siekierska i pan Emanuel Okoń. Czy jeszcze ktoś z pracowni? Czy pani Katarzyna Kulpińska jest może? Nie widzę tutaj, o teraz widzę. Nie ma pani Katarzyny. Jest Krystian Strauss, który krótko pracował, to nie będę go przepytywać, bo jest tutaj dalej zatrudniony. Czy jeszcze ktoś chciałby wspomnieć swoje kontakty z pracownią dzisiaj dziedzictwa kulturowego? Zachęcam Państwa serdecznie, jest taka możliwość. Powiedz mi teraz, Bogna, co byś chciała, żebym zrobiła? Dobrze, dobrze, dziękuję. Nie mam takiego tutaj na uchu jak w telewizji, więc tutaj muszę korzystać z podpowiedzi szefowej. Jeszcze mamy dwóch autorów. Pan Tomasz Krzemiński jest z nami. Zapraszam serdecznie. I jeszcze kto jest? Jest pani Katarzyna. Pan Sylwester Roszak jest. O, wiem. Gdzie jest pan Sylwester? Jest pan Sylwester. Witam panów serdecznie. Zapraszam drugiego pana. Proszę się przedstawić, powiedzieć, od kiedy państwo współpracują z tymże zeszytem, z materiałami i co robią na co dzień i o czym napisali. Dobry wieczór Państwu. Witamy. Bardzo mi przyjemnie tu gościć w pracowni. Jestem historykiem zatrudnionym w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w pracowni w Toruniu. To ważna sprawa. Pan to są takie nieraz artykuły, że nic nie można zrozumieć, a tu pan jednak napisał ciekawy artykuł. Myślę, że ten jest zrozumiały, mam nadzieję. Przepraszam, to taki mój trochę dziwny dowcip. Mam nadzieję, że się pan nie obrazi. Nie, absolutnie. To jak wspomniał pan Lech Łubik, nasz region jest tym mozaiką, jest bardzo zróżnicowany pod względem tej tożsamości historycznej. I właśnie w moim artykule staram się pokazać, że w XIX wieku, w tym bardzo ważnym okresie, nie tylko dla świata, Europy i Polski, ale także dla naszego dzisiejszego regionu, no przebiegała przez niego granica, która tak naprawdę była swoistą granicą cywilizacyjną między Zachodem, reprezentowanym przez Królestwo Pruskie, czy Cesarstwo Niemieckie później i właśnie Imperium Rosyjskie. Także Aleksandrów, gdzie się urodziłem, leżał... No tam miejsce spotkania cesarzy, to tak, jest w ogóle niezwykle ważne miejsce. Leżał... A ten dworzec już ładniejszy jest teraz? Troszkę. Troszkę, szkoda. Troszkę. Leżał w Imperium Rosyjskim, natomiast właśnie Toruń, w którym mieszkam dzisiaj, Bydgoszcz, w której się uczyłem, była w Królestwie Pruskim i Cesarstwie Niemieckim. Czyli o tych związkach i granicy. Może nie tyle o związkach i granicy, co o tym, co zostało i jak to wyglądało wówczas. Starałem się napisać. A długo pan współpracuje? To znaczy współpracuję... To był pierwszy bezpośrednio, to jest pierwszy mój artykuł w tym to jest piśmie. Inicjacja, że tak to nazwę. Inicjacja, ale też spełnienie w jakiejś takiej... No nie chcę tu powiedzieć górnolotnie marzeń. Od 2003 roku wraz z kolegą Tomaszem Łaszkiewiczem w periodyku poświęconym historii Kujaw, Ziemia Kujawska, wydawanym przez Polskie Towarzystwo Historyczne, staramy się gromadzić wszystkie publikacje dotyczące historii Kujaw. To jest wychodząca co roku bibliografia historii Kujaw. Staramy się docierać do każdego właśnie tekstu, który ocenić go, czy jest wartościowy, czy jest historyczny, czy nie jest historyczny i wtedy go nie publikujemy. I właśnie w tym 2003 roku pierwszy raz dotarłem do materiałów i mnie oczarowały. I od tego czasu pan żył marzeniami, żeby to opublikować tyle lat? Żeby tak, proszę Państwa. No, praca nad innymi tekstami i naukowa no nie zawsze pozwala, żeby spełniać marzenia. W końcu się udało. Brawo. Brawo za ten pierwszy artykuł i będziemy czekać na następne. I teraz pana Sylwestra Roszaka poproszę o toż samo. Dobry wieczór. Nazywam się Właśnie, gdzie urodził Roszak. Właśnie. Urodziłem się we Wrocławku. No proszę, ale jaka paleta różnych miejsc. Tak, żeby było ciekawiej, to urodziłem się w Wrocławku, mieszkam obecnie w Brześciu Kujawskim, a pracuję w Lubrańcu, czyli to jest tak, że miasto, które jedno było własnością biskupa, kolejne było domeną królewską, a ostatnie było miastem prywatnym. Uczyłem się w Toruniu. W mieście królewskim dodaje miejski konserwator zabytków Emanuel Okoń. Tutaj jest niejako owocem zaspania po prostu. Pewnego dnia zaspałem na zapisy na seminarium i został tylko profesor Jarosław Dumanowski i zapisałem się do niego, bo już nikogo więcej nie było, bo wszyscy już poszli do domu, on jakoś dłużej został. Bałem się, że będę musiał pisać o jedzeniu. To było straszne wtedy. I profesor zapytał się, skąd jestem. Dokładnie. A ja mówię, ale profesorowi tak to nic nie powie. A profesor mówi, proszę spróbować. Ja mówię, Redecz Krukowy. A on na to, w XVI wieku była tam karczma, przebiegała droga taka i taka, była to domeną i tak dalej. I wtedy się dowiedziałem, że profesor napisał taką książkę jak Hrabiowie na Lubrańcu, dzieje fortuny magnackiej. I panu przysłowiowa szczęka opadła na buty. Tak, i wszystko inne. No, w międzyczasie tak zwanym profesor się przebranżowił z tej historii społeczno-gospodarczej, nazwijmy, na kulturę wyżywienia. Ja też się przebranżowiłem. Zacząłem pracować w Lubrańcu, gdzie w dziale promocji, gdzie marzeniem ówczesnego burmistrza było zorganizowanie festiwalu kuchni. Z kimże organizować festiwal kuchni i jakże nie z profesorem Dumanowskim. No i zaczęliśmy to robić. W tym mniej więcej czasie przyszła też informacja, że Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury jest koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa. No i kolejny kontakt piękny. I wtedy się właśnie zapoznałem z panią właśnie Wysocką, tak? W kolejnych latach. Wysocką, która tak, wiele lat też pracowała w pracowni. Wiele lat pracowała. W kolejnych latach, czyli od tego czasu, to jest 2016 rok, jeśli się nie mylę, współpracujemy przy tym projekcie. Zawsze miło wspominamy zarówno ja, jak i moi, powiedzmy, przełożeni, czy moi koledzy, znajomi, którzy ze mną współpracują przez te lata przy różnego rodzaju wydarzeniach, bo to nie jest tylko ten festiwal kuchni, ale współprace właśnie tutaj z pracownią służą zawsze pomocą. To są naprawdę świetne spotkania, naprawdę dużo dające. Nawet tak w takim zwyczajnym, powiedzmy, ludzkim wymiarze. A teraz napisał pan artykuł o Kruszynie. Ponieważ tam też mieszkałem. To chwilkę tylko powiem jeszcze. Pracowaliśmy, właśnie mieszkałem przez jakiś czas blisko Kruszyna. Okazało się, że ci oni Dąbscy, o których pisał profesor, mieli linię, mieli... Jakby pan nie wiedział? Tak, to oni pochodzą z Dąbia Kujawskiego, która jest moją parafią. I oni mieli linię... Dziękuję, muszę się tam wybrać. Rodzinną parafią, dobrze, bo tak już się, jak się uprę. Czego to się człowiek nie dowie na takich spotkaniach? Linia boczna była właśnie tam w okolicach Kruszyna, zakładając koło biblijne. Z księdzem rozmawialiśmy sobie o historii, wtedy się zbliżała rocznica konsekracji kościoła. No i popełniłem, przygotowywałem ten materiał, jednak z różnych tam przyczyn on się nie ukazał. Zarzuciłem go i w pewnym momencie obecna tutaj pani Bogna z panią dyrektor, chyba na spotkaniu w Lubrańcu to było odnośnie zeszłorocznych Europejskich Dziedzictwa, zaproponowałem mi, żebym ten artykuł opublikował, więc... Udało się go opublikować, troszkę dopracować, wzbogacić zdjęciami z archiwum parafialnego. Także to wszystko jakoś tam się zazębia. Mam nadzieję, że gdziekolwiek jakby, powiedzmy, losy poniosą mnie i historia, mam nadzieję, że nadal będę mógł czy tu, czy w innej, powiedzmy, pracy współpracować z państwem, ponieważ tak jak już powiedziałem, są to fantastyczne osoby i Bardzo zawsze się cieszę z wizyt w Bydgoszczy, dzisiaj z wielkimi problemami, ale udało się mi przyjechać. Także dziękuję bardzo. To my dziękujemy pięknie i za artykuł, i za przyjechanie tutaj, przybycie. No i myślę, że nie będzie to pierwsze panów wypowiedzenie się artykułami właśnie w tym periodyku, ale po prostu kolejne też nastąpią. I może niekoniecznie będzie pan się musiał wyprowadzać gdzieś z tego Lubrańca, żeby pan jakiś artykuł napisał. Ja chciałem powiedzieć, że w tym Lubrańcu też dużo ciekawego, bardzo piękna, strasznie dawno nie było. Ja już pisał, a myślałam sobie, przepraszam. W każdym razie synagoga, a mówiliśmy o synagodze w... Tak, ona istnieje do dziś. To była, ja byłam tam bardzo dawno, po odnowieniu, ona strasznie piękne wrażenie na mnie zrobiła. Znaczy, ja bym Czy tak ona jest cały czas taka ładna? Ja bym tak powiedział, że ona została w 1984 bodajże, czyli w roku, w którym się urodziłem, tego nie pamiętam, ale osoby, które mieszkają na co dzień w Lubrańcu, pamiętają, że w czasie, kiedy był tam magazyn zbożowy, one tak. tam zachowane były jeszcze różnego rodzaju tak. Reliefy, malowidła i tak ciężko mi się jest wypowiadać przy konserwatorze zabytków, ale być może się mylę. To dwóch jest nawet, koło siebie siedzą. Ale wydają się być wyrozumiali. Jednego znam. Bowiem na usprawiedliwienie, że moim bardzo dobrym kolegą jest i troszkę mnie w tej kwestii przeszkolił profesor Kamiński z Torunia, także też miałem przyjemność z nim współpracować, ale to właśnie on mi mówił o pewnych tam niuansach, ale to jest nieważne. I ona została przystosowana tak zwane do potrzeb kultury i to wszystko zostało skute, zdewastowane i... No, ale teraz odnawiamy to, co się da odnowić. Odnowić to odnowiono. Przy okazji, pan powie? Przy okazji... Ciekawe, dzięki komu to tak zawdzięczamy. 84 rok, ale tak jak mówię, dawne czasy. Aczkolwiek przy budowie dróg, tak, kolejnych dróg odnajdujemy macewy żydowskie, no które... zostały w latach 40. Użyte przez Niemców do budowy drogi, głównie budowy drogi Izbica Kujawska, Lubraniec. Są to niektóre naprawdę zabytkowe rzeczy. W bodajże 2012 roku lub 2011, jeszcze wtedy nie pracowałem, ale zostało stworzone takie lapidarium, gdzie szczątki tych macew umieszczamy powoli. No proszę, ile i sukcesywnie, też się także ja bym bardzo długo mógł opowiadać. Czyli zapraszamy do Lubrańca. Jeszcze, tak, do Lubrańca. Bardzo proszę. Chciałem jeszcze powiedzieć, że tak przypomnę, że prawa miejskie Bydgoszczy zostały nadane w Brześciu Kujawskim. To prawda. Dziękuję. I zazdroszczę pomnika Kazimierza Wielkiego Bydgoszczy, bo każdy, kto będzie w Brześciu i zobaczy pomnik, to zrozumie dlaczego. Dziękuję. Bardzo dziękuję panom, pan Tomasz Krzemiński i pan Sylwester Roszak, autorzy artykułów. Brawo, brawo dla panów. Czy teraz jeszcze kogoś skłonię do wyznań z państwa tu przybyłych? Może ktoś chce o coś zapytać, czegoś się jeszcze dowiedzieć od naszych gości, od członków pracowni? Bardzo proszę. Wiem, że państwo pewnie chcą już się ustawić w kolejkę po ten 21 zeszyt, ale myślę, że dla wszystkich starczy. Powiem państwu w tajemnicy, a za chwilę ta tajemnica już nie będzie tajemnicą, że będzie jeszcze tort urodzinowy. Ale to nie oznacza, że chcę już zakończyć spotkanie. Tort się nie zmarnuje. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze coś rzec, to bardzo proszę. Nie widzę tutaj, nie jestem oświetlona, ale chyba nie. To może w kuluarach, tak? Czy jeszcze coś trzeba... Są najlepsze, dobrze. Także zapraszam, tak, tort już wjeżdża, proszę państwa. Piękny moment, brawo. 30 lat. Ja państwu bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz gratuluję. I dziękujemy wszystkim obecnym, byłym i przyszłym już też pracownikom Pracowni Dziedzictwa, która dziś ma 30 lat i z tej okazji wjechał tort. Smacznego życzę. Bardzo dziękuję za to spotkanie, które było dla mnie szczególne. bo też od samego początku z pracownią jestem związana i dziękuję za to, że mogę być i mogę też przyczynić się chociaż troszkę do popularyzacji tego, co robi wspaniałego pracownia. Pani dyrektor, pani kierownik, wszyscy państwo, wszystkiego dobrego, świętujmy, rozmawiajmy. Dziękuję pięknie. Ewa Dąbska, kłaniam się państwu, dziękuję bardzo. I może jeszcze tak z mojej matematyki na koniec powiedzieć, że dla wielu oczko 21 jest szczęśliwą cyfrą. Natomiast 21 zeszyt, ale w chwili obecnej w pracowni jest 5 osób i 16, które kiedyś ją współtworzyły, a więc łącznie 21 osób przewinęły się przez te 30 lat, tworząc te wszystkie nasze dokonania, których jest bardzo wiele i wiele osób, które coś wymyśliły, co my kontynuujemy, już nie są w zespole, ale pozostawiły ważną cząstkę siebie. Także dziękuję państwu za przybycie i dziękuję wszystkim, którzy z nami pracowali.